Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału GretArt Studio. Chciałabym Was zaprosić na inspirację dla sklepu Scrapasia i Craft New Design. Dzisiaj zrobimy sobie kalendarz adwentowy, już najwyższy czas. Tak na dobrą sprawę jesteśmy trochę spóźnieni, przynajmniej ja jestem. Ale damy radę, do pierwszego jeszcze troszeczkę, więc możemy zrobić taki kalendarz adwentowy. Ja wykorzystam dzisiaj papiery z kolekcji Crafted New Design White Christmas, bo one mają bardzo fajny taki arkusz dodatkowy, znaczy dodatkowo możecie sobie kupić taki arkusz, na którym są cyferki, oczywiście w świątecznym klimacie, dlatego dzisiaj wykorzystam właśnie tą kolekcję i zrobimy sobie takie a la bombki. Oczywiście będziemy potrzebować takie elementy, którymi ozdobimy sobie te nasze bombki. Ja powycinałam oczywiście z wykrojników też Craft New Design z wianka i tutaj z tej jarzębiny elementy, które będę używać. Oczywiście naprodukowałam troszeczkę moich kwiatków. Oczywiście podlinkuję Wam, jak zrobić takie kwiatki. Tak samo podlinkuję Wam to, jak wygląda ta kolekcja. Jakbyście byli zainteresowani. I co? Co my jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze sznurka do tego naszego kalendarza. Potrzebujemy jakiś okrągły element, z którego będziemy wycinać. Najlepiej jakby ten element miał średnicę 15 cm. Jeżeli nie posiadacie na przykład talerza o takiej średnicy, to polecam takie oto urządzenie. Dobrze znane każdemu z nas ze szkoły. Także tak. No i oczywiście najważniejsza rzecz, która będzie nam potrzebna, to to, co wsadzimy do środka, tak? Do tego naszego kalendarza adwentowego. To, co tam wsadzicie, zależy od Was. To mogą być słodycze, to mogą być jakieś drobne prezenty. Ja tutaj mam jakąś gumkę do mazania, mam gumeczki do włosów, mam spineczki, mogą być jakieś samochodziki. Tak naprawdę może być wszystko, co tylko sobie chcecie. Co tam chcecie podarować dzieciakom. Albo na przykład komuś ze swojej rodziny, jakiemuś, nie wiem, panowi bądź pani, która na przykład lubi kosmetyki, to można powsadzać różne rzeczy do środka. A, i jeszcze jedna rzecz, którą będziemy potrzebować, to taki wieszak. Może być wieszak jakikolwiek macie w domu, czy to wieszak drewniany, plastikowy. Ten wieszak to jest taki wieszak, który się kupuje w supermarkecie razem z ubraniem. Taki, wiecie, najzwyklejszy, plastikowy, wystarczy, absolutnie wystarczy, świetnie na tym będzie się trzymać ta cała nasza konstrukcja, także to tak. I teraz to, co potrzebujemy sobie zrobić, to tak. Ja biorę sobie arkusz, jeden arkusz z kolekcji, odwrócę go sobie tam, gdzie lepiej widać papier. I sobie odrysuję. Oczywiście, jeżeli macie tak wielkie wykrojniki, to możecie sobie wyciąć wykrojnikami. Ja takich wykrojników nie posiadam, więc po prostu będę sobie odrysowywać. Tutaj jest akurat tekturka, którą sobie wycięłam. Właśnie o takiej średnicy, jaka jest mi potrzebna. I takie koła tutaj mi się zmieszczą 4. Kolekcja ta, której ja używam, ma akurat 6 arkuszy dwustronnych. Znaczy ma 6 jest cyferek tutaj, ale arkuszy jest razem 12, ponieważ każdy z tych wzorów tutaj jest dwa razy, dwa arkusze takiego samego są. Wzoru? Tak, dokładnie. Dlatego cała kolekcja jest nam potrzebna, żeby stworzyć 24 bombki. Także zużyjemy ją praktycznie całą. Ponieważ kalendarz adwentowy zazwyczaj ma 24 torebeczki, albo pudełeczka, albo cokolwiek innego, to nie będziemy używać z tej całej tej kolekcji tutaj tych papierków 25 cyferki, bo jest tutaj oczywiście na tym arkuszu też 25. Ale tym razem jej nie będziemy wykorzystywać, bo nam nie potrzeba. Dobra. I teraz co? Teraz tak na dobrą sprawę będzie najtrudniejsza praca, bo będzie trzeba te nasze koła wyciąć. Oczywiście, tak jak mówię, jeżeli posiadacie tak duży wykrojnik, to możecie użyć wykrojnika. Ja nie mam, więc będę
tradycyjnie używać nożyczek. Oczywiście, jeżeli na przykład macie ochotę zrobić inny kształt takich torebeczek, bo to będą takie torebeczki, tylko że w moim przypadku chcę, żeby to wyglądało trochę jak bombka. Mogą to być gwiazdki, mogą być serduszka, tak naprawdę może być kwadrat, prostokąt, co tylko macie ochotę zrobić. Ja tak jak mówię, mam ochotę zrobić z tego bombeczki. Chcę, żeby były takie ozdobne koła, więc tak postaram się podziałać. Co jeszcze będzie nam tak naprawdę potrzebne do zrobienia tych naszych bombek? No to już zależy tak naprawdę od Was. Bo te bombki albo możecie sobie skleić klejem na gorąco, możecie sobie skleić zwykłym klejem, chociaż pewnie klej na gorąco będzie lepszym wyjściem, ponieważ będzie to znacznie szybciej. Ale ja postanowiłam, że sobie zszyję te bombki. Oczywiście ci, którzy nie mają maszyny do szycia, mogą użyć na przykład igły i nici. Ale tak naprawdę, tak jak mówię, mogą użyć po prostu najnormalniej w świecie kleju. Może nawet zrobię z Wami jedną taką bombkę, której będzie po prostu, będę sklejać się za pomocą kleju na gorąco, a drugą zrobię z wykorzystaniem maszyny do szycia. Zobaczycie, która Wam się bardziej podoba. Wiadomo, że ta z maszyną do szycia będzie no trochę czasu zajmie, zanim się taką bombkę zszyje, ale wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie wyglądała, dlatego się pobawię. Po prostu chcę spróbować zrobić coś takiego. Prawda jest taka, że to jest mój pierwszy kalendarz adwentowy. Do tej pory nie miałam ani potrzeby robić takiego kalendarza, ani tak naprawdę nie było mi jakoś po drodze z kalendarzem adwentowym. Natomiast w tym roku mam dla kogo zrobić taką zabawę w zasadzie, dlatego dzisiaj się pobawię. Także tak, to możemy już sobie odłożyć. Tak, ok. Jak widzicie, mam tutaj dwie bombki już i mogę sobie zacząć to sklejać. I teraz, żeby to nie wyglądało tak całkiem zwyczajnie, to ja sobie może jeszcze delikatnie tutaj zdystresuję, postarzę, żeby było troszeczkę ciekawiej i się zastanowię, co ja mogę wsadzić do pierwszej mojej bombki. No bo dobrze jest wiedzieć już wcześniej, co będziemy wsadzać do naszych tych bombeczek, ponieważ będziemy je zgrzewać, albo będziemy je właśnie sklejać klejem na gorąco, jeżeli nie posiadacie maszyny, albo będziemy je zszywać. Wiem, że zszywanie tak naprawdę nie tylko będzie takim trudniejszym elementem, ale też może spowodować, że na przykład, czekajcie, bo nie mogę się skupić, będzie trudniej rozerwać taką torebkę. No bo wiadomo, to są torebki tak naprawdę jednorazowe, ale w zasadzie to jest fajna zabawa, więc czemu by nie? Dobra, może jeszcze jednego cukierka wsadzimy. Zobaczymy. Zmieści się. Wystarczy. Bo to i tak już będzie dużo. Że ja mam tutaj rozgrzany klej na gorąco i po kolei spróbuję go użyć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko tyle, żeby później od góry wrzucić te nasze słodkości i prezenty. O. Myślę, że sklejana bombka klejem na gorąco będzie dużo łatwiejsza do rozerwania, żeby się do niej dostać. Ale tak jak mówię, to już zależy od Was, jaką macie wizję. Czekajcie, ja sobie wezmę kolejną pałkę kleju. Tego sobie nie przygotowałam, zapomniałam.
A mam nowe pudełko i muszę je otworzyć. Ostatnio dosyć sporo mi schodziło tych pałek kleju, więc musiałam kupić. Ale już mam. Aha, dobra. Czyli teraz tak, spróbujemy to wrzucić i zobaczymy, czy to się będzie trzymać. Przypuszczam, że jeżeli byśmy wykorzystali na przykład zwykły klej, trwałoby to dłużej, ale no, zwykły klej jest trochę bardziej trwały, więc może być tak, że będzie się lepiej sprawdzał niż w przypadku takich bombek. Możemy teraz sobie skleić. O tak. I tak. O. Bombka nie będzie równa, nie będzie super ekstra równiusia, ale nie o to chodzi, żeby ona była jakaś super równa. Wiadomo, w środku coś jest, ma być wypukłe, więc to nie będzie takie proste, ale to nic nie szkodzi. I teraz w momencie, kiedy już mamy wsadzone i zaklejone, dobrze jest sobie zrobić dziurę, ponieważ wiemy mniej więcej, na jakiej wysokości jest wsadzone cokolwiek, co tam wsadziliśmy, i mamy pewność, że tego nie przetniemy. Także tak. Czyli mamy pierwszą bombkę zrobioną i możemy ją sobie w jakiś sposób ozdobić. Weźmiemy sobie cyferkę przede wszystkim. Poszukamy jedyneczki. Jedyneczka. O, 25 możemy odłożyć, bo nam się nie przyda tym razem. Ale fajne są te cyferki. Bardzo ładne mają wzory i bardzo fajnie. O, dwójeczkę też sobie zostawimy przy okazji. Zaraz zrobimy drugą bombkę. O, mamy jeden. Jeden, jeden. Oczywiście ozdobienie nie musi być jakieś wielce, nadzwyczajne, piękne, cudowne, ekstra i tak dalej, ponieważ pamiętajmy, że ta torebka zostanie zniszczona, więc nie musi być na niej ani strasznie dużo ozdób, ani tak naprawdę nie musi być fantazyjna. Ja jeszcze sobie wezmę narożnik, bo tak sobie pomyślałam, że to fajnie będzie wyglądało, jak się troszeczkę tutaj rogi poucina. O. Także mówię, to jak to będzie wyglądało, zależy tylko i wyłącznie od tego, jaką macie wizję, co byście chcieli zrobić. No i oczywiście pamiętajcie, że te torebki zostaną później zniszczone podczas otwierania prezentów, więc no, fajnie by było, żeby były ładne, ale też nie ma co się nad tym jakoś super mocno trudzić, ponieważ będzie zniszczone. Także tak. Także w sumie, mówiąc szczerze, używanie kleju na gorąco w tym przypadku jest dużo lepszym pomysłem niż maszyna do szycia, ale ja spróbuję też zszyć jedną z bombek, ponieważ chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nie próbowałam tego i jestem po prostu ciekawa. Zresztą to nie nawet to, że zostanie zniszczone, mi jakoś specjalnie nie przeszkadza. To nie jest jakiś dla mnie wielki problem, że ja tutaj się pobawię, natrudzę, a to zaraz pójdzie tak naprawdę w ręce zniszczenia. Dla mnie to nie jest problem. Grunt, że się dobrze przy tym bawiłam i że może to fajnie wyglądać. Może taki jakiś, weźmiemy sobie biały listeczek. Przykleimy. O. Ozdabianie, mówię, zależy od Was. Możecie wykorzystać naklejki, na przykład jakieś, jak gdzieś macie, Wam zalegają i tak nie do końca wiecie, co z nimi zrobić. Świąteczne na przykład. To jak najbardziej tutaj w tym przypadku się sprawdzą i będzie to fajne uzupełnienie takiej naszej bombki.
Także sprawdźcie, co tam ciekawego macie w swoich zasobach. O, tak. Super. Tak naprawdę to tutaj nie trzeba dodawać nic więcej. Można ewentualnie użyć jeszcze jakiejś farbki złotej, żeby to tak się fajnie świeciło. Z drugiej strony nic nie musi być. Grunt, że jest z jednej. Można jeszcze dodać jeszcze jakieś tam dodatkowe elementy, ale dobra, uspokój się, wystarczy. Dobra, to odłożymy sobie na razie jedynkę i spróbujemy zrobić dwójkę. Też zrobimy z bombkami. Tak, myślę, że tak. Następnie zrobimy drugą stronę tego papieru. Czyli tak, ja sobie oprzyję dookoła, ach, jeszcze może postarzę troszkę, i oprzyję sobie dookoła oprzyję i do Was wrócę, bo nie będę Wam tutaj hałasować, a mam maszynę postawioną z boku. Na te biurko to nie ma sensu jej stawiać i Wam pokazywać, jak zszyć taką bombkę, bo będziecie ją zszywać dokładnie tak jak każdy inny papier, po prostu przeszywając. Ja użyję prostego ściegu, nie będę używać żadnych ozdobnych, tylko prosty ścieg. O, zaraz wrócę. Dobra, mamy zszyte dookoła. Także można teraz włożyć do środka prezenty. Gumeczkę wrzucimy. Może lizaka. O. I innego cukierasa. Ok. Tutaj nam się powoli troszeczkę popruwa, ale to nic, zaraz to naprawimy. Wsadzimy do maszyny. Ok. I możemy zaszyć. I znowu mamy bombkę, tylko tym razem jest ona zszyta. Tutaj troszeczkę tylko te sznurki obetniemy. Wcale nie trzeba ich jakoś specjalnie chować, ani nic w tym rodzaju. Można nawet trochę bardziej pogiąć na brzegach tą naszą bombkę, żeby była taka bardziej distresowa. O. Myślę, że to nawet fajnie wygląda. Takim. Ok. Zróbmy sobie dziurę. Teraz możemy sobie ozdobić. Mamy dwójeczkę. Też sobie rogi zaokrąglimy. Przykleimy. Dwa. I może sobie zrobimy jakąś taką
ozdobę. Nie musi być identyczna jak tam była. Każdym razem może być inna. Tak naprawdę wszystko co zrobicie będzie dobre. O. Trochę kleju. Pamiętajcie, żeby się nie poparzyć klejem. Bo jest to bardzo prawdopodobne, że można sobie paluchy pokaleczyć. Ja sobie dodam znowu kwiatka. Tym razem, ale może nie na wszystkie te moje bombki. Tak. Dołóżmy sobie jakieś listeczki. O. Się mi klej przycisnął. O. O. Mam kuleczkę, którą mogę tu przykleić. O. Jako dodatkową ozdobę. Ok. Trochę muszę pościągać farfocle z kleju, ale to nic. Także mamy dwie bombeczki. Ja oczywiście nie będę robić ich wszystkich z Wami, bo będą wszystkie bardzo podobne do siebie. Wrócę do Was, jak będziemy zawieszać te nasze bombki na sznurek i na nasz wieszak. Także do zobaczenia za chwilkę. Wróciłam z moimi bombkami. To była długa praca. Mogę Wam dać jedną wskazówkę. Bądźcie pewni, że macie 24 drobne elementy, które możecie wsadzić do tych torebeczek. Mi się wydawało, że mam, ale w trakcie tworzenia jakoś tak tu mi trochę brakowało, tam mi trochę brakowało, ale w końcu udało mi się skompletować całe 24 torebeczki, 24 bombeczki. Każda jest w zasadzie inna. Nawet jeżeli ma taki sam papier, to zawsze coś tutaj dodatkowo jest ozdobione. Niektóre nie są wcale ozdabiane jakoś mocno, bo na przykład ta ma przepiękną tutaj dziewczynkę na papierze. Niektóre wymagały trochę większego wkładu w to, jak one będą wyglądały. Także też dobrą sprawą przy robieniu takiego kalendarza adwentowego jest to, by wykorzystywać rzeczy, które normalnie przy naszych pracach się nie wykorzystuje. Ja na przykład rzadko wykorzystuję naklejki, ponieważ ciężko mi się z nimi pracuje, ale ta praca akurat ma to do siebie, że nie musi być przepiękna, przecudowna i nie wiadomo jaka. Ponieważ sam fakt, że zrobimy taki kalendarz adwentowy dla dzieci jest po prostu dla nich wow i wydaje mi się, że nawet takie drobne elementy, które są gdzieś tutaj w środku, to fascynujące jest to, że codziennie odkrywa coś nowego. Dlatego dla mnie to była fantastyczna zabawa i przypuszczam, że dla dzieci, które będą takie torebeczki otwierać, też będzie fajną sprawą i one nie muszą być fantazyjnie udekorowane i nie muszą tak naprawdę wyglądać nie wiadomo jak, ponieważ wydaje mi się, że dzieci też nie do końca zwrócą na to uwagę. Tak naprawdę my zwracamy na to uwagę. Co innego, gdy jest to kalendarz taki, wiecie, wieloroczny, tak? Że są pudełeczka, jakieś szufladeczki i tak dalej. Ale nie w przypadku takich papierowych elementów, które prawdopodobnie podczas dostawania się do środka zostaną zniszczone. Ja oczywiście tym się w ogóle nie przejmuję. Pewnie też zapytacie, czy mi nie szkoda było tej kolekcji i tych wszystkich elementów, żeby zrobić takie torebki, które w zasadzie zostaną zniszczone. Absolutnie nie, bo dla mnie fascynujące było samo tworzenie, samo komponowanie tych kompozycji na opakowaniu. A papiery są tak przepiękne, że
aż chciało się z nimi po prostu pracować. Także absolutnie, absolutnie mi nie szkoda. Papiery są po to, żeby ich używać, nie po to, żeby je chomikować. I ja generalnie do wszystkich materiałów, które kupuję, właśnie podchodzę w ten sposób, że kupuję je do używania, a nie do tego, żeby stały i się kurzyły, bo tak naprawdę do tego to zmierza. Także mam tych torebek 24. Oczywiście ostatnia, 24, też tutaj jest. I tak jak pewnie już zdążyliście zauważyć, część tych torebek jest sklejona klejem na gorąco, a część jest zszyta. Doszłam do wniosku, że do jednych łatwiej będzie się dostać, do drugich trudniej. I to też będzie taki dodatkowy element, który może zaskoczyć po prostu. Także to, czy sklejecie klejem na gorąco, czy sobie zszyjecie ręcznie, to już zależy od Was. Klej na gorąco działa, jak widzicie, wszystko się super trzyma i tutaj nie ma z tym w ogóle problemu. Każda z tych klejonych torebek tak samo się trzyma. Niektóre są grubsze, niektóre nie. Tutaj akurat mam dosyć gruby element w środku i tutaj stwierdziłam, że muszę go zszyć, ponieważ nie wiem, jakby sobie poradził klej, ale przypuszczam, że też całkiem dobrze, bo gdzieś tutaj też miałam taką grubą torebkę, którą sklejałam. Już teraz nie wiem, gdzie ona jest. I też się super trzymało. Także w razie, gdyby klej zaczął puszczać, no bo zdarza się, to zawsze można wziąć jeszcze zszywacz, wiecie, taki biurowy i po prostu zszyć z kilku stron i też się nic nie stanie. Także możliwości tak naprawdę na zrobienie tych torebek jest dosyć sporo. No ale teraz przejdźmy do tego, żeby te wszystkie torebki ze sobą połączyć. Najfajniejsze będzie w tworzeniu to, tej całej naszej konstrukcji, żeby te torebki nie były według kolejności, żeby dzieci mogły sobie poszukać właśnie tej konkretnej torebki, którą powinno otworzyć. Tak mi się wydaje, że to jest taki fajny dodatkowy element. Ja torebkę 24 zostawię na koniec, bo chciałabym, żeby ona zawisła na samej górze, jako ta główna, także tą sobie odłożę. A pozostałe torebki będę wieszać po prostu tak jak leci, jak która pierwsza mi wejdzie w rękę, to ją, tą powieszę. A chcę to zrobić w ten sposób, że wezmę sobie sznurek, ten, który przygotowałam sobie wcześniej, i nożyczki oczywiście, obetnę jakąś tam długość. To długości sobie sami dobierzecie. Po prostu składam taką długość na pół i przewleczę ją przez tutaj tą moją, ten mój wieszak. W taki oto sposób. I potrzebuję takich sznurków, mamy 24, czyli 12. 12, ponieważ tutaj mamy dwa końce. Na każdym z tych końców możemy zawiesić bombkę. Także musimy sobie po prostu 12 takich sznurków zawiesić. A długość, na jaką długość będziemy wieszać te bombki, to już zależy, jak nam się to będzie po prostu podobało. Najwygodniej będzie tak naprawdę wieszać te bombki, kiedy zawiesimy sobie wieszak. Wtedy będziemy widzieć tak naprawdę, ile mamy przestrzeni, w którym miejscu będzie najwygodniej to zawiesić. Także tutaj musicie sobie po prostu gdzieś powiesić ten wieszak. Ja oczywiście też to zrobię, żeby mi było wygodniej. I tego Wam nie będę pokazywać, tego pełnego zawieszania tych wszystkich bombek, bo to też znowu będzie trwało strasznie długo. A wszyscy wiemy, o co chodzi. Na razie założę tylko sznureczki. Tyle, ile potrzebuję. I będziemy podłączać sobie bombki. Oczywiście ze dwie bombki z Wami podłączę, resztę podłączę sobie sama, żeby było jasne, o co chodzi. Tak jak mówię, no mamy do zawieszenia takich sznurków 12, czyli w zasadzie 11, no ale wiadomo, że jeden z tych sznurków będzie po prostu gratis. Można zawsze zawiesić jakąś śnieżynkę czy coś. Także po 6 sznurków z każdej strony musimy zawiesić. Tak naprawdę można zawiesić je tutaj albo tutaj niżej. O, to już zależy od Was, jak to będzie powieszone. Można to też rozdzielić sobie na części, trochę tutaj, trochę tutaj, ponieważ no, chodzi o to, żeby było w różnych
w różnych miejscach te bombki, żeby nie wisiały wszystkie na jednym. Także tak sobie rozłożymy na części. Generalnie tworzenie samych tych torebek zajmuje trochę czasu, no bo nie dość, że trzeba je udekorować, trzeba je połączyć ze sobą, to jeszcze trzeba się zastanowić, co będzie w środku. Ale jak już będziecie mieli na przykład podzielone, co ma być w środku, przygotowane na konkretne dni, to już będzie szybciej. I na pewno też używanie samego kleju na gorąco pomoże z czasem, ponieważ klej szybko zasycha i łatwiej jest po prostu taką torebkę połączyć. No ja jeszcze dodatkowo szyłam na maszynie, więc to też mój czas się troszeczkę wydłużył. Ale nie ma to znaczenia, bo to jest naprawdę fajna zabawa. I sam fakt tego, że ktoś to będzie otwierał i że możemy mu sprawić przyjemność, to już samo daje, przepraszam, kopa. Jest wcześniej rano, mój głos się jeszcze nie do końca obudził. Bo ja to oczywiście zaczęłam robić te torebki wczoraj. Wczoraj je skończyłam, ale jakby dalsza część tego filmu nagrywam następnego dnia. No bo jeszcze było kilka innych rzeczy, które musiałam zrobić i wiadomo, że nie zawsze wszystko da się zrobić w tym samym czasie. Ale to nic, absolutnie nie ma znaczenia. Ten sznurek, który ja mam, to jest sznurek, który ja kupiłam. No, dobry, w zeszłym roku, może nawet wcześniej. No, trochę czasu temu i ja go kupowałam na AliExpress. Taki konkretny właśnie ten, w tych kolorach biało-czerwonych, cała taka szpulka. Jak znajdę linka do tego sprzedawcy, to Wam podlinkuję, ponieważ to było naprawdę dawno temu i może się okazać, że już takiego sprzedawcy nie ma. Aczkolwiek wydaje mi się, że znalezienie takiego sznurka nawet tutaj w polskich sklepach nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Także można sobie poszukać. Poza tym przecież sznurek jest tutaj najmniej istotną rzeczą w tej całej pracy, więc jeżeli będziecie mieli jakikolwiek inny, nawet możecie użyć tak naprawdę takich sznurków, każdy inny, o różnych fakturach, kolorach i tak dalej, bo to cała ta praca jest kolorowa, więc to, że sznurki są jednakowe, to akurat w moim przypadku tak wychodzi. Ale w Waszym każdy może być inny. Możecie wykorzystać takie jakieś resztki, które gdzieś tam Wam zostały po jakichś pracach, czy prezentach, czy coś. Naprawdę wykorzystajcie to, co macie, bo to jest właśnie fajne w tej pracy, że możemy wykorzystać fantastyczne papiery, bo tak naprawdę, kiedy je zobaczyłam, to wiedziałam, że z nich właśnie będę robić mój kalendarz adwentowy. Ale Wy możecie wykorzystać papiery, które gdzieś tam u Was leżą. Chociaż ja zachęcam Was oczywiście do zajrzenia do tych konkretnych. To możecie do ozdabiania przede wszystkim wykorzystać materiały, które gdzieś u Was leżą. I ja to właśnie zrobiłam. Właśnie starałam się wykorzystać naklejki. I jeszcze co wykorzystałam, zaraz Wam pokażę. Te tutaj papiery dookoła, które mam przyklejone, to są papiery, które mi zostały z resztek tych wycinanych kółek z arkuszy. Na środku była właśnie taki element zostawał i ja właśnie go wykorzystałam, no bo wiecie, no mi to jest szkoda wyrzucać każdego skrawka papieru, więc wykorzystałam wszystko jak leciało, żeby po prostu nie wyrzucać. A dodatkowo udało się zrobić z tego ozdobę, więc czemu by nie? Także ja wykorzystałam po prostu wszystko, co tam gdzieś u mnie leży, co miałam przygotowane już jakiś czas, albo jakieś masy z tej masy plastycznej, jakieś takie wzory, które dostałam, dużo dostałam choinek, także je też wykorzystałam, bo no, nie jestem w stanie ich wszystkich wykorzystać do innych prac, także poszukajcie, sprawdźcie, co macie w swoich zasobach, sprawdźcie, co możecie wykorzystać, a jeżeli nie posiadacie papieru, to oczywiście zapraszam do sklepu, ponieważ w sklepie Scrapasja jest mnóstwo różnego rodzaju papierów, a jeżeli chcecie mieć papiery takie jak moje, to oczywiście Craft and Design. No i wszystko jasne. Dobra, mamy zrobione.
tutaj te nasze sznureczki. One się pewnie w trakcie będą przesuwać, ale to też nie jest jakiś wielki problem, więc tym się w ogóle nie przejmujcie. To i tak jak sobie zawiśnie na ścianie, to będzie ciekawie wyglądało. Weźmiemy sobie teraz dwa sznureczki gdzieś tam ze środeczka i weźmiemy sobie torebeczkę i możemy sobie ją przewlec na taką długość, jak będzie Wam pasować. Tak naprawdę to większego znaczenia nie robi. Teraz zobaczymy, jak ja to sobie pozawiązuję, bo jeszcze nie wiem, jak to może wyglądać. Jak to tutaj... Zobaczymy, czy tak będzie się trzymać. Będzie się trzymać. Jeszcze suple. Zasupłam. Oczywiście te długości sznurków, które ja tutaj mam, no nie muszą być takie długie. No po prostu tak. Ja poszłam na oko. Jak to tam mi... I tu można tak naprawdę uciachać, albo można pojechać z powrotem do góry i zawiązać dodatkowo jako ozdoba, jako wstrzymanie tego całego naszego, tej całej naszej konstrukcji. O. Także tak można sobie dodatkowo dowiązać. Zawsze będzie ciekawie wyglądało. Ok. Czyli to jest to, a druga część tego sznurka jest tu. Weźmiemy sobie, tu było 17, teraz będzie 7. Wszystko jedno. To można sobie nawet jakoś tak wyżej, o, zawiesić. I możemy to zrobić tak. Ja zrobiłam tak. Zawijam dookoła palców i ten taki ruchomy przewlekam przez to. O. I zaciągam. To mi się ten sznurek tutaj splącze. I jeszcze tym górnym sznureczkiem, który jest przyczepiony do wieszaka i tym luźnym obwiązuję i robię po prostu zwykły supełek. O, w taki oto sposób zaciągam jeszcze raz. O, nie wiem, czy w ogóle widzieliście, co ja robiłam, bo tak chyba wyszłam z kadru, ale to zaraz Wam w takim razie jeszcze raz pokażę, troszeczkę niżej. Teraz na biurku jest mi trochę niewygodnie wiązać tak naprawdę, ponieważ... No, powinno wisieć, tak, żeby było wygodniej. No, ale wiadomo, że żeby Wam pokazać, no to muszę Wam pokazywać raczej na biurku. Okej. Ale zawiążemy jeszcze jedną bombkę i ja wtedy powieszę to sobie na ścianie. Weźmiemy może sznurek z tej strony. Czyli tak. Bierzemy sznurek, przewiązujemy. I ja robiłam tak. Już mam długość. Owijam dookoła palców. Przeplatam. I zaciągam. O, i robi się supełek. I jeszcze z tych tutaj dwóch sznurków. Zawiązuję supełek. Jeden, drugi. I powinno się trzymać. Czyli będziemy mieli takie... Przepraszam Was bardzo. Jak zwykle zła koordynacja. Będziemy mieli takie wiszące po prostu bombki. Ale to ja zaraz do Was wrócę, jak wszystkie te bombki powieszę i Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda mój kalendarz adwentowy, pilnowany przez Renifera. Jest to big, big, wielkie winogrono wiszące na ścianie, ale według mnie wygląda bardzo fajnie.
kolorowo, świątecznie, przyjemnie, aż chce się po prostu otworzyć kolejną torebeczkę, ale to już niedługo. Generalnie ozdobiłam górę tego wieszaka kwiatkami z papieru, żeby zasłonić troszeczkę sznureczki, na których wiszą te nasze bombki. Ale oczywiście to, jak zawiesicie te wasze bombki, zależy od was, jak wam się to uda zrobić, żeby to fajnie wyglądało. U mnie troszeczkę za bardzo było widać te sznurki, dlatego je przysłoniłam kwiatkami. Ale można użyć jakiejś wstążeczki, można przykleić na przykład cukierki u góry, tak żeby było ciekawiej. Także to, jak sobie to udekorujecie, to już zależy od was. Sama ta konstrukcja, te bombki wszystkie są na tyle kolorowe, na tyle ozdobione, że tak naprawdę ten sam wieszak nie musi być jakoś super mocno ozdobiony. Ja mam go akurat zawieszonego pod zegarem, na samym środku ściany. Widzicie? Dwie lampy, zegar i ta cała moja konstrukcja. Przepraszam za to jeżdżenie. I wydaje mi się, że to tutaj fajnie wygląda, fajnie pasuje, jest idealnym miejscem, ale wy oczywiście sobie zawiesicie w miejscach, które wam najbardziej pasują, które są jakimś takim centralnym punktem waszego domu. U mnie jest właśnie w salonie, więc tak też tutaj wisi. Troszeczkę wam przybliżę tą całą konstrukcję, żebyście zobaczyli, jak te torebki wyglądają. Tak, przepraszam, jeżeli będę trząść. No ale jak widzicie, wiszą one nieregularnie, w różnych odstępach, tak żeby każda była gdzieś tam odrobinę chociaż widoczna, żeby można było znaleźć cyferki. Także myślę, że samo szukanie tych odpowiednich dni będzie ciekawe, bo będzie trzeba przejrzeć wszystkie torebki po kolei, zmazać je troszeczkę i już samo to zobaczyć, czy jest gruba, cieniutka, czy tak dalej. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna sprawa. Także tak, tak wygląda właśnie mój kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że taka forma kalendarza wam się spodoba i będziecie chcieli tworzyć razem ze mną taką właśnie formę, że zrobicie taki kalendarz. Jeżeli tak, to dajcie mi znać na Facebooku, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, poddajcie linka, żebym mogła sobie zobaczyć wasze dzieła. Z przyjemnością je obejrzę. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do lajkowania, do udostępniania filmów, oglądania oczywiście innych też moich filmów i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że zrobimy też coś fajnego. Także dzięki, dzięki, że jesteście. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!